Elżbieta Pawłowicz przyznała, że teraz rzadko spotyka się z siostrą. Omijamy też rozmowy o polityce, dodała. Zdradziła jednak, że dzwonią do siebie, składają sobie życzenia. Życzymy sobie zdrowia i to są takie prawdziwe życzenia, przekonywała. Zdaniem Elżbiety Pawłowicz trzeba odróżniać, bo polityka nie wypełnia całego życia i ważne są relacje rodzinne. To jest chyba nasza wspólna cecha, że obie jesteśmy bojowe. Tak nas wychowali rodzice, tak ojciec nas uczył patriotyzmu, odwagi cywilnej. Jeden myślę tylko, że wektory są w różne strony odwrócone. Siostra ma w jedną, ja w drugą? To wyraźnie widać, wskazała. Ponadto Elżbieta Pawłowicz stwierdziła, że podziwia swoją siostrę. Ona w jakimś sensie wykazuje się ogromną odwagą. Hejt na nią jest ogromny. Ja już jej współczuję z tego powodu. Natomiast ona sobie z tym radzi. Co według mnie świadczy, że ona ma bardzo mocną osobowość. Pierwszy to też jest nasza wspólna cecha. Tylko znowu wektory są odwrócone. Jest osobą, do której ja mogę się zwrócić o pomoc, wyjaśniła. Elżbieta Pawłowicz wypowiedziała się również na temat Mateusza Kijowskiego. Pomagam mu, wie pan, z wielu powodów, chociażby dlatego, że jako wdzięczność, że on nas 2 lata temu poruszył, że wszyscy, wielu ludzi stanęło do obrony demokracji w Polsce, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, muszę panu to powiedzieć, druga rzecz bardzo ważna, że od 2 lat jest ogromny atak na niego przypuszczany, podkreśliła. Czytaj także, Kijowski i Pawłowicz na YouTube dziękują za datki na stypendium wolności. Zebrano 32 tys. Złotych.